Siemanko wszystkim, z tej strony Musiał36 i witam was na... Na czym? Na prezentacji Square Enix dnia 3 E3 2019. Jest godzina 3 w nocy, także mogę być trochę zmęczony i śpiący, ale postaram się pokomentować całej mojej energii, jaką mam w tym momencie. Także zobaczymy, co Square Enix dzisiejszego wieczoru, dzisiejszej nocy nam pokaże. Z tego co pamiętam, rok temu za dużo ciekawych rzeczy nie było. Prawdopodobnie remake Final Fantasy. Czy czym? Ja zwykle w JRPG-ach nie siedzę. Dobra, to jest Final Fantasy. Jestem w 100% pewien. Final Fantasy VII Remake. Dla fanów serii prawdopodobnie jest to coś super. Yoshinori Kitase, producer Final Fantasy VII Remake. Okej. Panie tłumacz. I'm very happy to be able to introduce this long beloved title once again. After 22 years, the familiar characters we love have returned while becoming more beautiful and captivating than ever before. 今まで応援し続けてくださっているファンの皆さん、長年のサポートありがとうございます。大変お待たせいたしました。新たなる冒険へと共に踏み出すことを非常に楽しみにしております。To our long-time fans, we thank you for your support and patience over these years, and we look forward to embarking on this journey together. FF7 をリメイクするにあたって、Final Fantasy VII の世界観やキャラクターたちをより深く今回は描いております。Final Fantasy VII リメイクプロジェクトの最初の作品となる本作では、ミッドガルのストーリーを広大にかつ緻密に語っております。またゲームデザインも今作用に最適化しておりまして、ブルーレイ2枚組相当のボリュームを。Proszę nie, nie robić takich rzeczy. Ale F5. Szybkie F5. Blu-ray discs worth of gameplay content. The first game in this project expands on the story of Midgar and is such an elaborate retelling that it has become. Nie, proszę nie. Czekałem tyle czasu, żeby obejrzeć Square Enixa i teraz mi będzie wywalać neta. Nie zezwalam. Come on. Your reunion with the Final Fantasy VII you know is near. Nie no, come on. Wiecie, dobra. Completely new Final Fantasy and a perfect starting point to explore the world of Final Fantasy VII. Please welcome Neil Pabon, Senior Manager, Product Marketing, Square Enix. はい、本日はですね、ニールにゲームプレイを紹介してもらいます。
So, Neil is here to introduce you and walk you through gameplay. Thank you, Katase-san. All right, everyone, let's mosey. Final Fantasy VII Remake features a hybrid gameplay system that merges real-time action with strategic command-based combat. For starters, each press of the square button is a swing of Cloud's Buster Sword. Cloud attacks, dodges, and blocks all in real time. His standard attacks do some damage, but they barely scratch the surface of Cloud's true potential. Succeeding on the battlefield requires much more than just hacking and slashing. Cloud needs to be tactical. He needs ATB. Two ATB bars are displayed in the lower row. These fill up slowly over time, but fill much faster as Cloud lands standard attacks. Once an ATB bar is full, you can enter tactical mode, where time slows to a crawl and you have the opportunity to choose actions from the command menu. Katase-san, I've had the pleasure of seeing quite a bit of the game, but tactical mode never gets old for me. I could just sit here all day long and watch this beautiful slow motion action. I think the audience would like to see more. Isn't that right, everyone? Fair enough. Good point, good point. Yeah? Well, once in tactical mode, you can choose to perform various abilities, such as Cloud's Braver attack. Using an item in battle will deplete an ATB charge, and if Cloud has the right materia equipped and enough MP, he can use ATB charges to cast spells. Of course, this being a remake, we're sure to see some familiar faces. With the use of his iconic gun arm, Barret is able to target enemies at a distance. Barret's standard attacks generate ATB charges similar to Cloud, a co można myśleć, jak tłumaczyć, jak wejdzie ten plan. Between characters in combat is done with a single button press, which makes rotating through party members a snap. Speaking of other party members, Katase-san, when are we going to see Tifa in action? Maybe soon. Soon. All right. Characters will continue to fight even when you're not controlling them directly, but it's up to you to choose how and when ATB charges are used. You can maximize your effectiveness by switching between characters or showing commands to characters with full ATB bars. Taki slashowy system, ale jednak every enemy has a focus gauge that fills up as you do damage. When the gauge is full, the enemy becomes staggered and you'll deal bonus damage. Tactical mode evokes the command selections from the original Final Fantasy VII and allows players to enjoy battle while taking the time to think strategically. For players who prefer fast-paced action, abilities and spells can be bound to shortcuts for immediate execution. Shortcuts make combat extremely dynamic, but the choice of using them is entirely up to you. Albo przynajmniej postaram się. That's right. The game has been made so that you can choose how to play. I hope players get excited about this. Well, that's a brief introduction to combat in Final Fantasy VII Remake, and we look forward to showing you a whole lot more in the coming months. For now, let's see how Cloud and Barret do against a more formidable foe. Fajnie, podoba mi się. Tutaj widać, to się zmienia, jakby. Ataku. No i ten system, kurczę, podoba mi się. Never seen this defense system before.
co do samej grafiki, to no fajnie, fajnie zremisterowane. Bo z tego co przynajmniej oglądałem, albo gdzieś widziałem oryginalną wersję, to oczywiście, że to było takie, nie wiem jak to się mówi, z poligonów złożone, czyli tak ciasne wszystko. No ale jakby patrzeć, to już trochę minęło od tamtego czasu. Się zmienić. Wyższą jakość może nie będzie. Dzięki Rino za followka. Jakby nie patrzeć, pokazali nam pełną walkę z bossem. Oczywiście widziałem, że mikrocięcia były, tego oczywiście nie wyglądało, że cały czas maszują na ten przycisk. Fajnie wygląda. Okej. Please welcome Tetsuya Nomura, director, Final Fantasy VII Remake. Ponownie. Pana dyrektora, będziemy widzieć. Thank you for joining us, Nomura-san. It is an absolute honor to have you here. Katase-san, how do you feel working with Nomura-san once again on Final Fantasy VII? Yeah, that's in there. はい、彼とはですね、原作の FF7 以降、まあ何作もね、一緒にね、参考仕事はしてるんですけども、まあ、このようにね、再びね、ディレクションキャラクターとしてね、ストーリーにね、がっつり組むのはまた久しぶりなので、22年前と全く変わらない熱量でね、今作でも取り組んでる姿を見てね、私も正直ね、喜んでいます。Since the original Final Fantasy VII, I've worked with him on many titles, but it has been a while since we've actually had him work so heavily on a project like this, from the direction to character design to the story, and I'm really happy to see him working on this title with the same passion that he had 22 years pojęcia, ago. Prawdopodobnie za niedługo. Hi.
chwilę porozmawiają dyrektorowie o tym remake'u i prawdopodobnie coś nowego będzie. So first and foremost, we wanted to extend our gratitude to those who have been waiting so patiently and have been supporting us for such a long time until now. And also, we've taken a look at gameplay right now, and we fairly showed you a good bit. And I was wondering, do you guys want to actually play the game? No i co, chcą pograć? Pewnie datę przed sobą. E3 のですね、Square Enix ブースの方で、7 Remake プレイアブル出展していますので、ぜひ機会のある方は、触れてみてください。So we actually have playable demo kiosks available at the Square Enix E3 booth. So I hope you have the opportunity to play. Aha, czyli demo jest dostępne już. A pytanie, kiedy jest pełna wersja? それではですね、最後に、皆さんにご覧いただきたいものがありますので、ぜひ、昨日はですね、A w porządku, w porządku. コンサートの方でショート版のトレーラーを公開しましたけども、tak, fajnie, że... 今日はあのロング版をご用意してますので、mikrofon z audio, tak? Yesterday we showed you a short version of a trailer at the Final Fantasy VII concert, but today... Today we have a longer version. それではお願いします。All right, please take a look. Flip it. Okay, teraz lepiej jest? Czy jeszcze trochę pogłosić? Się złożyło, że kończę Square Enixa, idę spać na 3 godziny i o 8 piszę kolokwium. Więc ciekawe się złożyło. A no. To jest bardzo dobra odpowiedź. Y'all gotta look at the bigger picture here. Nothing worth fighting for was ever won without sacrifice. Help me! Nie mam pojęcia. Szczerze mówiąc, tak nie patrzyłem do pewnie jakiej tam. No, o DL słyszałem, że będzie, ale o kiedy, co i jak, to nie mam pojęcia. Powiem ci szczerze, że takie rozpiskę godzinową widziałem tylko jak było EA pierwszego dnia. A później na Microsoftie, na Bethesdzie, na Ubisoftie i teraz. Teraz nie widziałem. Widziałem jakieś tam tylko info, co może być, ale rozpisane jakaś godzinowo, to nie było. Więc tak naprawdę wszystko będzie niespodzianka. Yeah.
Znaczy wiesz. Zawsze możesz trafić na jakąś fajną grę, która będzie wchodzić, którą możesz się zainteresować. Więc czasami warto oglądać wszystko, że tak powiem. Czyli remake Finala wychodzi w marcu, na początku marca przyszłego roku. Czyli pokazane edycja kolekcjonerska z figurką. Dobrze. Final za nami, to teraz. Cóż to jest? A. Twórcy. Ej, jak to grać? Właśnie. Twórcy Life is Strange. Rok temu Kapitan Spirit wyszedł. To był za darmo. Którego osobiście nie grałem, ale podobno taki o. Ready when you are, young master. Nie no, jak będzie DL, to na pewno będzie tych Lando logo. Ej, co jest to? Także trzeba jeszcze poczekać chwilę. Proszę nie ciąć. Shit. F5. Come on. Oh my god. I missed that. I'm so sorry. No come on. Przecież jest 720, no. Co jest z tym netem? Proszę działać. Nie robić mi takich brzydkich rzeczy. Panie internecie. Zwykłe 720. Proszę. Czy nie tylko. Czyli nie tylko mi laguje, na to wychodzi. Cholera jasna. Cóż tu się dzieje? Auto. Tam auto, niech sam mi dobierze. Oby tylko działa. F5. Dla pewności. In online multiplayer mode, caravan with friends wherever. To ładnie, na 360 będą działać. Keep the adventure close at hand. The journey now unfolds on smartphones. Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition. This winter, embark on a new journey once more. No nie no, come on. Co jest? Przecież jest ile? Jest auto. To powinno dostosować się. Proszę, tak nie robić.
internet mam przecież. O co chodzi? Powiedz, to jest ok. Jak zacznie, to będę zmniejszał. Okay. Wygląda znajomo. Octopath Traveler. Cóż to następne? Co mógłbyś poświęcić dla mocy? JRPG. Czyżby? The Last Remnant. Remastered. O grze słyszałem, ale tylko słyszałem. O! Dzisiejszego dnia już dostępny. Fajnie zrobili w takich ramkach. Pokazują, co to nowego. It's bigger! It's better! It's the one, the only, the builder's builder of the game! Cóż to jest? It's Dragon Quest Builders 2! Dragon Quest to kojarzy. The Children of Hargon. The vile cult that worships destruction has absorbed the building, cooking, and creation of all things, and captured the builders. All hope seems to be lost until you, a young apprentice builder, manages to escape the clutches of evil. Washed up on the deserted shores of the Isle of Awakening, and with the help of your spirited and mysterious companion, Malroth, it is up to you to doff your mallet and club. Unravel the riddles of this land and defeat the hateful children of Harkon. Travel the diverse islands and discover your true potential as a master builder. There is a land of adventure with many islands offering unlimited building combinations. You have to master new crafting skills on each island. With more to do and even more to create. Everything in Dragon Quest Builders 2 is much, much bigger! Build huge structures in a larger world with more variety and options than ever before. And with a little help from the eager islanders. The world is humongous, and you'll need your wits about you to get around. Run across open fields and explore ruins, treacherous mines, and spectacular castles. Dive into the watery depths to discover hidden treasures. Climb the highest mountains to catch the sunset. And glide home to rest up for your next day of adventure. But beware. Monsters roam this land and will need to be dispatched with cunning composure. Luckily, accompanying you on your quest is the enigmatic Malroth. An aggressive amnesiac with a fondness for fighting foes. Use powerful attacks on the battlefield to take down monstrous beasts. Super ataki z kompanionem. Work together with your villagers to till soil, plant seeds, and raise a multitude of crops. Be sure to customize the way you build your fields to support the kind of crops you'll grow. Harvest anything from the humble cabbage and wheat to tantalizingly tasty tomatoes. Big projects require big, big help. You and three friends can team up online to build anything you can imagine. Let your creativity run wild. No już to widzę. Tak z kolegami. The only limit is your imagination. So call on your friends and build your fate together.
Niebieska cebula. The road you build is paved with peril, young builder. Only you can defeat the children of Hargon. Bring an end to destruction and save the world in Dragon Quest Builders 2! Super. Okej, 12 lipca. Aha, na PlayStation już w czerwcu. Know this, the Luminary is the root of all evil and will bring naught but misery to our realm. Czyli następny remaster. Let's do this. I believe in you. I believe in the Luminary. Albo remake. Do not lose heart. Do not look back. Remember, you're the Luminary. We believe in you. Dragon Quest. Tej jesieni. Co następnego nam pokażą? Coś małego, coś dużego. Dank like to moje będzie. To była ok gra, który jest. Reszty gier nie kojarzę. Nie słyszałem. Forgotten on coś, nie wiem czy nie mam przypadku na Steamie. Ale pewnie śniło. Cóż to jest? Hello everyone, this is Carolina. Alberto and Carlos Mastretta. Co to? We're a family of motorsport fans from Mexico and we're the founders of Original Fire Games. Over the last few decades, we have seen a fascinating evolution in racing games. And nowadays, you can drive almost any type of car on amazing recreations of the best tracks in the world. However, we believe it's time to try something different. We want to do this by reviving a style that pioneered racing games decades ago. Our game mixes top-down racing with a classic, sharp arcade look and tactile driving physics, which brings together a whole range of styles and eras of motorsport. We are delighted to share this moment with you and show a sneak preview of our game, which Square Enix Collective will publish in 2020. Join us for the ride and see you again soon. Nie występuję w tych grach, ale fani Micro Machines na pewno, znaczy na pewno, tak sądzę, może im się spodobać. Battalion 1944 recaptures the core of classic competitive first-person shooters. Z tego co wiem, to jest średnią grą. Whilst keeping your movement nimble and your aim precise if you hope to beat out the competition.
There are multiple game modes for you and your team to dive into. Test your skills in domination, capture the flag, or team deathmatch, and perfect your tactics in the highly competitive wartime game mode. Face It's competitive toolset is fully integrated into the game, bringing world-renowned competitive matchmaking, 1v1s, tournaments, rankings, and leaderboards. Kill enemies, win matches, and rank up to demonstrate your battalion 1944 prowess and unlock visual customization. No, ja ci powiem, że no z godzinę temu, no może tak trochę trochę już, no około drugiej, też trochę przysypiałem, napiłem się coli, włączyłem sobie muzyki, żeby nie usnąć i póki to trzymam. Halt the Axis offensive in their tracks with the rapid fire PPSH, or take fire with pixel precision with the Mosin Nagant, and a whole host of new weapons just as deadly as their owners. With a range of environments to test your skills in, and a variety of weapons at your disposal, play as a team and compete to be top of the leaderboards. Available now on Steam. Aha, czyli Easter Thrones. Bo wcześniej wiem, że był. Nie pamiętam, czy właśnie w beta testach, czy... Jakaś gra muzyczna się szykuje. Już to. Spotify.